zabierze radny Andrzej Kardasz. Proszę bardzo. Zacznę od tego, że nasze miasto, jak i większość miast, boryka się z licznymi problemami. Nigdy nie będzie tak, a nigdy tak nie było, żeby potrzeby wszystkich mieszkańców, wszystkich grup społecznych zaspokoić w 100%. Z tym to się chyba wszyscy zgodzimy. I mało tego, ja nawet jak Państwa słucham tutaj, to widzę, że nawet w obrębie kolegów i koleżanek z klubu Platformy Obywatelskiej są rozbieżne zdania co do niektórych pomysłów, które tutaj Państwo zgłaszacie nad zmianami tego budżetu. Natomiast, proszę Państwa, zdefiniujmy ten budżet w sposób troszkę może inny, jak Państwo przedstawiacie. Popatrzmy na to w inny sposób. W sposób, w mojej ocenie, taki bardziej obiektywny, taki, o którym mówią liczby. Bo w sumie liczby tutaj dają wiele poglądów na temat konstrukcji tego budżetu. Przepraszam, radny Jacek Tomaszak, przerwam. W przerwie pewne rzeczy się ustala. W tej chwili... No nie, chodzi o od jednego do drugiego radnego. To nie chodzi o zakłócanie porządku, tylko chodzi o przeszkadzanie radnym. Nie mogą się skupić później. Ale mi przeszkadza, panie. Proszę bardzo. Bardzo proszę, no, nie robić takich spraw. No. Od tego jest przerwa. Chcecie Państwo przerwę, proszę podpowiadać, ja ogłoszę przerwę, a nie w czasie z obrad tutaj pewne propozycje padają. Mam nadzieję, że wszyscy będą mogli kontynuować. Mogę kontynuować, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wrócę do tematu. Tak jak powiedziałem, spójrzmy na ten budżet troszkę może z innej strony. Jak on jest definiowany? Czy nie jest definiowany w sposób maksymalnie możliwy? W jaki można było zdefiniować przy dochodach miasta, jakie są planowane. Szczerze mówiąc, do końca na 100% też nie wiemy, czy te dochody będą zrealizowane, bo nie wiemy, jak się dalej potoczy sytuacja w kraju gospodarczym. A to głównie od tego zależy, czy dochody zostaną zrealizowane. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej i dochody, wpływy z dochodu, z podatków będą wyższe, jak planujemy. Ale to jest tylko nadzieja, bo niedobrze może być odwrotnie. Natomiast tak, z czym się boryka nasze miasto? Przede wszystkim bezrobocie, a to bezrobocie jest definiowane głównie ucieczką ludzi młodych. Młodych ludzi, którzy uciekają z miasta, jest ogromna emigracja, bardzo dużo ludzi wyjeżdża za granicę, młodych ludzi. Gubimy ten najlepszy kapitał ludzki, czyli ludzi, którzy są w wieku produkcyjnym, ludzi, którzy są wykształceni. I to nie jest tylko nasz problem, proszę Państwa, bo to jest problem ogólnie ściany wschodniej. Problem naszego kraju, szczególnie tych regionów, tak jak zwróciłem uwagę, ściany wschodniej, gdzie rzeczywiście jest ogromny odpływ ludności, przyrost naturalny jest ujemny. Są ogromne problemy społeczne z tego powodu. I tutaj też poniekąd ta inwestycja, którą się udało zrealizować i z tego co wiem, będą następne realizowane w strefie gospodarczej, w jakiś sposób daje szansę na to, że miejscowi, mówię tutaj nie tylko o mieszkańcach Lubartowa, no, ale i powiatu, no bo ja to sobie nie wyobrażam, w jaki sposób burmistrz miasta, tak jak tutaj radna wspomniała, może nakazać prywatnej firmie przyjmowanie mieszkańców miasta. No pani radna, z wielkim szacunkiem do pani, no ale raczej to nie jest możliwe. To nie jest możliwe. W związku z powyższym tutaj samorząd poprzez swoje działanie, nasz samorząd, poprzez maksymalne ułatwianie przedsiębiorcom zakładania działalności gospodarczej, maksymalne zwolnienia z podatku. Przecież mamy uchwały w stosunku do tego, że możemy za zatrudnienie pracowników zwalniać z podatku przedsiębiorców, ułatwiamy. Czyli wychodzimy w jakiś sposób taki, w jaki tylko możemy wyjść naprzeciw temu.
Kolejna sprawa, bardzo istotna, problemy komunikacyjne. Jak sami Państwo widzicie, w obecnym budżecie są ogromne środki zaplanowane na przebudowę i budowę dróg. Nie wspomnę tylko o największej w historii miasta Lubartowa dotacji dla realizacji projektu pod nazwą budowa drogi Lipowej. Jest to największa jak dotychczas dotacja dla powiatu Lubartu ze strony miasta Lubartu. I tutaj wszyscy jesteśmy zgodni, że ta arteria jest bardzo ważna dla miasta, stąd tak ogromna ilość dotacji, bo jest to prawie, proszę Państwa, 700 tysięcy złotych, za które moglibyśmy zbudować bardzo dużo dróg lokalnych, no, dużo odcinków dróg lokalnych, bądźby remontować, a jednak mimo wszystko wznosimy się i pomagamy, że tak powiem, samorządowi istniejącemu, po partnersku dorzucając ogromną kwotę pieniędzy, jak na budżet miejski. Kolejna sprawa, sprawy, które budzą tutaj ogromne kontrowersje, mianowicie sport, budowa obiektów sportowych. Pani radna, to ja Pani odpowiem, bo pewnie burmistrz też chciał Pani, będzie Pani na ten temat odpowiadał. To właśnie między innymi ta sytuacja z pawilonem, która miała miejsce 2 lata temu, gdzie tu obecny radny, a jednocześnie prezes spółdzielni mieszkaniowej groził, że tak powiem, podniósł czynsz, czy nie wiem, żądał jakichś zwiększonych opłat, spowodowała to, żeśmy zintensyfikowali działania nad przeniesieniem tych zasłużonych dla miasta klubów. Pani radna, ja mówię, właśnie odpowiadam Pani na to. I między innymi ta sytuacja sprawiła, że bardzo szybko zajęliśmy się tą sprawą. Problem jest dla nas pierwszej wagi. Stąd między innymi budowa budynku sportowo-administracyjnego, w którym to Pani radna, i to będzie w pierwszej kolejności realizowane, będą się mieścić. Pozwoli Pani, że skończę. Będą się mieścić właśnie między innymi sale do ćwiczeń taekwondo i ping-ponga. I to jest priorytet dla nas. I to jest właśnie co do tego sportu jeszcze słowo. Sport mamy w tej chwili różne kluby sportowe rozsiane po różnych obiektach. No więc między innymi jedną z idei tego jest skupienie większości klubów sportowych, zarówno piłkarskich, jak i tych wcześniej, które wymieniłem, mniej więcej w jednym obszarze, tak żeby to można było w jakiś sposób, żeby to można było ułożyć. Będzie to bardziej efektywne i na pewno mniej kosztowne dla miasta. Natomiast ostatnia sprawa, co do której się odnieść chciałem, to kultura. Proszę Państwa, no, to co zrobimy w przyszłym roku, to nie jest megalomania, którą mieliśmy napisane w budżetach lat poprzednich, budowa Europejskiego Centrum Kultury Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Po prostu stać nas na taki obiekt kultury i taki obiekt kultury powstanie. Ja nie sądzę, proszę Państwa, żeby ten obiekt kultury nie spełniał swojej funkcji. Uważam, że będzie znacznie lepiej służył mieszkańcom, jak to, co obecnie mamy. A mamy w tej chwili, proszę Państwa, sytuację taką, jaką mamy, że obiekt kultury mieści się po południowej stronie miasta i naprawdę jest bardzo utrudnione korzystanie z tego obiektu przez bardzo dużo mieszkańców, głównie młodzieży, z północnej części miasta. Już kończę, proszę Państwa. Co do placu Piłsudskiego, Panie Przewodniczący, to ja też mam taką nadzieję, wręcz jestem przekonany, że ta kwota zabezpieczona na ten plac po przetargach, po których, jak tutaj widzę, jest planowane przeprowadzenie niezbędnych remontów i usprawnień, będzie znacznie niższa. I ta kwota, która rzeczywiście zostanie wygospodarowana po przetargu, jak najbardziej uważam, że powinna pójść na drogi miejskie. Ale mimo wszystko, tak jak Pan sam zauważył, są mimo wszystko potrzebne jakieś niezbędne, nie wiem jakiej skali, ale niezbędne remonty, które poprawią estetykę tego placu i będą końcem w zasadzie rewitalizacji rynku miejskiego. Ja mówię o trochę szerszym remoncie, wymianie kostki brukowej, może nie wszędzie, w niewielkich elementach, ale uważam, że ten remont mimo wszystko przy niewielkich nakładach jest konieczny, a kwota, która zostanie z tego remontu, powinna być przeznaczona na drogi. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.
Dziękuję.